Strażnicy miejscy działają z zaskoczenia w różnych porach dnia i nocy, by potencjalni sprawcy, którzy chcą włamać się do danej altanki lub zdewastować cudze mienie, nie mieli prognoz, że właśnie o tej godzinie Straż Miejska będzie patrolować dany teren. I właśnie dzięki takim metodom działania udało się zaskoczyć złodziei, którzy włamali się na jeden ze świdnickich ogrodów działkowych. Ostatnie takie zdarzenie to odnotowaliśmy w nocy z niedzieli na poniedziałek, to było o godzinie 4 rano. Strażnicy podjechali na działki tutaj w okolice ulicy Langiewicza, ten ogród w pobliżu, który jest, no i tam zauważyli dwóch panów, którzy szli z plecakami, na widok radiowozu zaczęli uciekać, ale zostali ujęci i w tych plecakach mieli przewody miedziane, tam już odpowiednio poukładane narzędzia, dużo części z liczników elektrycznych, no i wszystko to, co służyło tam do włamań. Tereny działek patrolowane są w ciągu doby minimum dwa razy. Zapytaliśmy komendanta Straży Miejskiej, jakie przedmioty padają łupem złodziei. Najwięcej to jest kradzieży wszelkich elementów metalowych, niszczenie tych elementów też. Z działek, jeśli chodzi, bo sam jestem użytkownikiem działki, stąd też mam taką troszkę większą wiedzę, bo rozmawiam z sąsiadami i na spotkaniach ogrodów działkowych. Dużo rzeczy zostaje zniszczonych przy tej okazji, a straty, no to właśnie różnie się kształtują w zależności od tego, co z tej działki uda się ukraść. No, te elementy liczników, przede wszystkim liczniki całe i elementy, jakieś podzespoły widać, mają dosyć dobre wzięcie. Skradzione elementy najczęściej trafiają na skup metali kolorowych, a te, które posiadają większą wartość, sprzedawane są paserom.